Natalka i Kuba. Dzisiaj pokażemy Wam, jak było w Muzeum Zaborskich w Kozówce. Chodźmy! Wyliczyliśmy, że mamy do zwiedzania aż 12 miejsc. Nauczyłam się nowego słowa, to już sztukateria, która jest na suficie. A wiedzieliście, że kandelabry to są takie świeczniki, które mają więcej niż jedno ramię? Już wiecie. Tutaj hrabia odrabiał swoje lekcje dla dorosłych. Zobaczcie, tutaj jest sypialnia hrabiego. Nie za wielkie to łóżeczko, prawda? Ma ponad 2 metry, ale my żyjemy w pomieszczeniach, które są troszeczkę niższe i nam nasze meble wydają się większe. A zobaczcie, jak to jest wysoko. Tam, jak przyjrzycie się w lusterko, to zobaczycie toaletę. Widzieliście kiedyś zabawkę ślepla? To są takie lodówki, które działają bez prądu. Jak myślicie, jak one działały, skoro nie było prądu? A wiecie, skąd w Kozówce brało się lód, jak było ciepło? Stąd, że zimą brali kostkę lodu i ją wykruszali. Wjęli ten lód w taką słomę i wkładali do piwnicy, żeby przetrwał. Jak smakowała herbata? Dobra. Dobra? Proszę spróbować. Ciężki czy lekki? Bardziej ciężki. Taki ciężki, prawda? No właśnie. Uwierzcie mi, a wiecie, że o ten piec jest lekko ciepły? Fajnym w zwiedzaniu jest to, że dostajemy coś do ręki, na przykład powiedzmy taką cegłę od kominka i sprawdzamy, czy ona jest ciężka, czy twarda, czy miękka. Dzięki temu pamiętam więcej sesji. My możemy teraz wziąć do ręki i zobaczyć, jak to wszystko zostało wykonane ręcznie, bo kiedyś nie było takich narzędzi, jakie są dzisiaj. Te wszystkie rzeźbienia zostały wykonane ręcznie. A wiecie, że to Sefa ma 400 lat? Oprócz samego muzeum jest tam bardzo dużo budynków, w których dzieje się różne rzeczy. My na przykład później wyszliśmy bocznym wejściem, chwilę byliśmy na dworze, tak żeby popatrzeć sobie i tak dalej. Zobaczcie, przeszliśmy po Wimbledonie. Tutaj jest
barżant łowny. W każdej klatce jest inny barżant. Pamiętajcie, pawie i barżantów lepiej nie karmić, no bo jak będziecie karmić naszym jedzeniem tak jak paluszkami, może im to zaszkodzić i mogą być chore później. Więc nie dawajcie im swojego jedzenia, tylko może akurat przyjedziecie, jak będą ich karmić i trochę ziarn im dacie. Ten barżant mi się bardzo podoba i jest diamentowy. Zobaczcie, tu jest plac zabaw. Jak się bardzo zmęczycie zwiedzeniem, to możecie tutaj przyjść i chwilkę się pobawić. Jeszcze tam w muzeum była taka fontanna z aniołkami. I była kaplica, gdzie były piękne fiksnaze. Tam na górze jest organola i są tylko dwie takie na świecie. Pewnie o tym nie wiecie, ale tutaj jest taka sala, gdzie są warsztaty. Na przykład można zrobić zabawki, mydełka. My właśnie będziemy robić mydełka. Bakiet, moje mydełko. No niestety, już kończymy zwiedzanie kozłówki, ale bardzo fajne było to, że mogliśmy zrobić mydełka. To nie jest nawet takie zwykłe nudne morze. Nawet mi się to podobało. No bo mogłem być różne rzeczy do ręki, a to nie, że to jest ciężkie, jest lekkie. Więc nawet moim dzieciom się to może spodobać, więc warto odwiedzić to miejsce. My pojechaliśmy tam w jesień i była słaba pogoda, a jak pojedziecie latem, to wtedy będzie cieplej. Można tam spacerować po całym parku cały dzień. I jest plac zabaw, bazatalnia. Tam było świetnie, musicie chociaż raz tam przyjechać. My planujemy na wiosnę. Po Muzeum Zamojskich oprowadzała nas pani Beato. Pani Beato, dziękujemy, że pani tak fajnie opowiadała i fajnie pokazywała. A nikt tak chwilę się nie nudził, więc bardzo fajnie pani opowiada dzieciom. Przejdźmy do ocen. Poziom trudności. Tam nie było nic trudnego. Dlaczego jedna gwiazdka? Dla mnie jeden dla Kuby. Zmęczenie. Troszkę tam było chodzenie, więc ja się zmęczam, a Natalka nie, więc dla mnie dwie gwiazdki, a dla Natalki jedna. Zainteresowanie. Tam było bardzo super. Mi się tam bardzo podobało, więc dlatego dla mnie 5 gwiazdy, Kuby trochę mniej, bo niektórych rzeczy nie rozumiem, dlatego 4. Cena. Za takie chodzenie cena jest bardzo dobra, więc dlatego 2 gwiazdki. W Kozłówce było tam bardzo fajnie, a byliśmy tam pierwszy raz i chcielibyśmy tam pojechać, jak będzie cieplej. Kozłówka to nie jest takie nudne miejsce, jak wam się może wydawać. To jest super miejsce, musicie tam pojechać z rodzicami. Mi się tam bardzo podobało. Subskrybujcie nasz kanał i wciskajcie dzwoneczki. Pa! Do zobaczenia!